Imaneczko, cześć, czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w okupację Marsa. Jedziemy dalej, tu kiedyś była baza, tak jak kończyłem odcinek ostatni. Teraz już jej nie ma. Mamy już zaznaczony też kolejny punkt, gdzie będziemy szukać dzisiaj, myślę, po prostu... O! O! Była tu baza kiedyś. Teraz jej nie ma. O! Okej. Tutaj na przykład jest teraz baza. Znaczy, nie wiem, znak zapytania przynajmniej tu jest. Ej, czy to naprawdę znikają te... Czy o co tu chodzi? Albo mi się wydaje, albo po prostu znikły nam tutaj tak sobie... budynki, które tutaj były wcześniej. A przynajmniej na radarze ich nie widać. Dobra, jedziemy sobie na spokojnie dalej po prostu. Jazda przez pustynię. Nevada. Znaczy tam właściwie to ja nie widziałem budynku. Ojej. Ojej, 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 czekaj. Czekaj, bo co ty właśnie z... Nie no, czekajcie, to jest cały budynek w ogóle, kompleks jakiś. Pokaż mi tą mapę. Nie no, są tu budynki. A tu były wcześniej też znaki zapytania, ich nie ma. Chyba, że one są tylko... O, tutaj widać ten znak zapytania na budynku. I coś w środku musi być. Tutaj właściwie nie widzę. Ale wydaje mi się, że tutaj znaki zapytania wcześniej też były. Dobra, to jeszcze raz. Tu sobie zaznaczamy w takim. Kurde, nie doczytują się te mapy. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Dobra, nieważne. Jazda. Jedziemy. Idziemy między kamulcami. Ciekawe, jak daleko już jesteśmy od baz. Zaraz sobie spojrzę. Naszej tej 4 km tylko. Łee. Tu coś jest, tu coś jest. Okej, rozumiem. Zastanawiam się, czy nie przestać już. Ale nie, jeszcze nie. Jeszcze będę zbierał te materiały, rozbrajał całe te tajstwo. Bo jednak potrzebuję tych materiałów, a przynajmniej będę pewnie potrzebował. Myślę. Jak się zaczniemy bawić w budowę wszystkiego. Dzień dobry. O, już tu jakiś, proszę bardzo. Elektronika. Tu mamy jakieś płyty stalowe. A to co? Czemu to? Co? Ja widzę tablet pod ziemią. Okej. Nie mam więcej pytań. Open the door. This is police. Nie wiem, czy coś tam u góry nie będzie. A tu widzę na podłodze. Tu widzę. Tu coś leży. Nie, weź to. Dziękuję. Ej, tu coś w ogóle leży pod podłogą jakby, nie? Cyk. Panelisko. Na podłodze widzę leży. Ale zobaczcie, tu w ogóle leży to pod podłogą. Ojej, to widzę, że zaczyna się nieźle. Zobaczmy jeszcze, czy coś u góry będzie. Inaczej i tak będę musiał to rozbroić wszystko. Tu jest jakieś żarełko. Kurczę, nie ma żadnych tych. Wydaje mi się, że tutaj były tablety, jak kończyliśmy grać ostatnio. Tylko coś mi się wydaje, że to czytywanie gier...
nie jest dobrym pomysłem, a przynajmniej nie działa to tak, jakby miało działać. No dobra, ale to sobie tutaj popiłuję trochę i widzimy się może za chwilę, jak zwykle. Robi mi się coraz mniej tutaj miejsca, głównie przez te płytki, nie? Może by... Kurczę, zastanawiam się, czy czasem... nie warto by było je po prostu położyć gdzieś na podłogę, bo podobno też to nie znika wtedy. A mielibyśmy miejsce na... no, więcej towarów. Których też mamy już coraz więcej. Dobra. Chyba wsio. To co? Lecimy chyba dalej. A właściwie to jedziemy. Sobie zaznaczę tak. Tutaj sobie zaznaczymy oczywiście ikonkę, że tutaj byliśmy. Tu jest woda. A tu jest ta kolejna baza. Kurczę, tylko wydaje mi się, że przy tej każdej bazie tutaj był znak zapytania ostatnio. A teraz wydaje mi się, że poznikały te znaki zapytania i to mnie martwi, że... że no... wczytywanie gry jakby... No i też tutaj te pod podłogą te rzeczy. Czytywanie gry jakby troszkę buguje jednak tą grę i się tak jakby od nowa itemy respawnują. To jest trochę smutne. Ale no to jest wczesny dostęp, tak więc no powiedzmy, że liczę na glitche. Nie, żartuję. To... No nie, no tak nie można. Mam nadzieję, że nie mogę mi trafić. Znaczy te meteoryty. Mam nadzieję, że nie mogę trafić w mojego tego na 6 godzin. Będę miał prawdziwego pecha. A to sobie zasejwujemy wtedy, najwyżej. I będziemy liczyć, że nie trafią we mnie te meteoryty. A jak trafią, to wtedy sobie odsejwujemy. Dobrze. Żarełko. No żarełka jest pełno. To widać, słychać i czuć. Dobra, to. Ja tu coś jeszcze widzę. Chyba nie. No, martwi mnie najbardziej, że te tablety tak znikają w tych punktach, nie? Bo to jest jakby też główny cel naszych wypraw tak naprawdę. Żeby podkrywać wszystkie tablety, wszystkie technologie, wrócić do bazy i zacząć budować. Fajna muzyka taka jest też w tej grze, to muszę przyznać tak... O, pod podłogą. Super. Już propsuję. Dobra, to od razu mi to stąd żelastwo. Nie, 75% to jest dużo, panie kochany. Jakby to od razu to ściął i po prostu się, zamiast się pierdzielić, chodzić, o właśnie, to od razu w ten sposób będzie łatwiej. Śruby, silniki. Brak snu. To jest Mars, tu się nie śpi. No i idzie, tutaj na przykład nie ma tabletu. A jestem prawie że pewny, że w tych miejscach tutaj za 3 godziny. Spoko. Ojej. Trochę to zajmie, widzę. No, ale kurczę.
Nie podoba mi się to. Mam taki trochę taki love-hate z tą grą. Love-hate. Bo mi się dobrze gra w tą grę. Fajna to jest gierka tak naprawdę. Ale hate mam taki, że jest ona jeszcze pełno ma bugów, jakby to robiła Bethesda. Pełno takich bugów, takich, ale takich, wiecie, które takie, no, trochę przeszkadzają w rozgrywce, o. To nie są takie bugi, że coś tam się śmiesznego i pojedziecie dalej, tylko to są takie faktyczne bugi, które, no, to są upierdliwe. Dobra, może zgaśmy sobie już latarkę. Bo na przykład, no, te tablety znikają, no bo jestem prawie pewny, że te tablety były tutaj w tych bazach. Wiem, że tam były te znaki zapytania. Po prostu chyba wynika to teraz z tego, że nie wolno zapisywać i wychodzić z gry, jak widzicie tablety, znaki zapytania. W ciągu godziny. Dobrze, zapamiętam to sobie. Ja bym tak zrobił, może przed zapisał, o tutaj na wszelki wypadek, jakby mi się coś z tymi meteorytami miało stać. A przede wszystkim to by też bym wyłączył światła, bo tutaj chyba energia niepotrzebnie idzie. Cyk. 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 Rurencja. Szkło. Szkło też nazbieraliśmy fajnie. Podoba mi się to. Cyk, cyk. Znowu te płyty tutaj. Teraz jeszcze te płyty. To odkładamy. O, już zaraz nie będę miał miejsca. Może faktycznie zamiast zbierać to wszystko, to byśmy po prostu pojechali dalej. A, tylko bym musiał wtedy sobie zaznaczyć jeszcze cel mojej podróży. To będzie tutaj. I tu chyba widziałem znak zapytania. Tak, jest tutaj znak zapytania, to powinna też być. Dobra, jedziemy. Tam powinna też być, powinien być tablet, nie? 4,5 km. To nie, wiecie co, już może trochę po prostu rezygnuję z tych zbierania tutaj części, bo wydaje mi się, że no, sporo nazbierałem, a chciałbym po prostu bardziej się skupić na wyszukaniu tabletów i powrocie do bazy, gdzie zaczniemy coś budować, coś odblokowujemy. A jak odblokujemy na przykład odblokujemy wiertło na przykład, albo... Dobrze. To, będą uderzać. Uwaga, nadciąga też meteorytów. Oho. Mam nadzieję, że nie uderzą w mojego pięknego łazika. Dzień dobry. O, tablet się schował pod tym. Dobra, dawać mi tu tableta. No, ej. Mamy. Mamy tu też aptekę. Czy dalej tu jest znak zapytania na tym? Chyba znikł. Co też oznacza, że pewnie tabletów już tutaj nie ma.
O. Coś jak się świeci. Jakby coś we mnie miało uderzyć. Cyk. Zróbmy tutaj sobie przejście. Fachowo. O, coś tu pierdyknęło niedaleko. Cyk, paczka wkrętów. Będziemy sobie zbierać może te... Tu jest, widzę, pod spodem. Płytka, ale dobra, płytkę to sobie darujmy. Żarełko pozbieramy. Byśmy nie umarli z głodu. I to wszystko chyba, moi mili państwo, przynajmniej tutaj w tym obszarze. A zobaczmy sobie, o, na przykład tutaj jest jakaś baza kolejna. To co gorsze, to tutaj nie ma znaku zapytania. Tutaj na przykład też nie ma, nie? O, ale tutaj na przykład. To tu pojedziemy. Tyk. Chyba się deszcz meteorytów skończył. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. A, porzucony tablet. Może od razu sobie odczytajmy. Szklarnia. Zgodnie z poleceniem nawiązania współpracy z inną bazą rozmawiałem z profesor Quinson. Jego, jako że inżynieria genetyczna nie ma dla mnie tajemnic, obejmuje kierownictwo naszej części projektu po ustaleniu koniecznych warunków współpracy. Jestem gotowy do rozpoczęcia nowych badań. Nie przewiduję żadnych opóźnień. 55 rok. Ostatnie logowanie. Ale wiadomość 46, czyli to 9 lat. Dobra. O. Widzę chyba, że trochę oberwałem. Przynajmniej ten mój. Wow. Dobra. Jazda. W ogóle to zaraz muszę też ten. Powietrze sobie trochę podładować. Cyk, cyk, cyk. Właśnie. Weźmy sobie... Nie, to. Cyk. I jazda dalej. Siut. Tubu. Tam żyje prezes naszego klubu. Taki niemiły teren trafiłem. Teraz. Trochę górzysty. Wyboisty. Tam widzę jakąś antenę na górze. Trochę czasami widzę, że tak klatkuje, jak jeździmy tutaj tym. No ale tak to jest, jak się gra w niedokończonej gry, nie? Tam widzę antenę jakąś taką na górze, tylko antena powinna coś oznaczać fajnego, nie? Wow. Spokojnie, kochaniutki. Weź tu w dół. Takie duże kamolce, je chyba można zebrać, nie? Tylko fajnie by było już mieć te dłuto takie do tego łazika. Widzę, że trochę poniszczone jest, bo chyba będę musiał troszkę palnikiem tam pospawać. Witam cię serdecznie, znaku zapytania. Tu, o, jaki, jakby tak z górki tu zjechać?
Jak na sankach. Ale by było fajne. Tylko sanek nie mam. To nie ten, Sons of the Forest. Oba, tutaj taki fajny płaski już teren, to będzie może trochę mi się też lepiej jeździło. Tam coś jeszcze widać daleko, jakieś bazy. Jak tam energia? Jeszcze sporo. Czy zamiast energii to bardziej się martwię o nawodnienie? To, że na przykład nie można skorzystać z tych tutaj o takich badziewiów i sobie na przykład naładować wodę, nie? No bo tu powinna być stać woda w tych rzeczach. A tak to muszę, wiecie, szukać sobie te do nawodnienia i tym podobne rzeczy. Ale lepsze. Włamujmy się. Tu jest płytka. Cyk. Cyk. Coś jest. Tu. To są wszystkie te kurcze... O, tam na górze jest porzucony tablet. No wszystkie te układy scalone, tylko ja ich będę miał za mało, ja już nigdzie nie mieszczę ich. Porzucony tablet, najważniejsze. No to jeszcze możemy zabrać... Nothing. Oprócz płytek scalonych układów. Tyk. Tyk. Tu coś jeszcze widzę. Zaraz tutaj dostaniemy. Silnik. No to jest bardzo chętnie. Żarełko. Voilà. Czy znak zapytania tutaj zniknął? Ależ oczywiście, milordzie. A tych nie, ten, nie zaznaczam sobie, że już załatwione, bo no tutaj nie zbieram tych rzeczy, nie? Tu jest woda. Tu jest znak zapytania. To jedziemy tutaj. Znaczy tu też jest znak zapytania. O, i tutaj też znak zapytania. No to tutaj widzę... O, i tutaj, dobra. Jedziemy w tą stronę, bo tu widzę częściej. Cyk. Przeczytajmy sobie tableta. Gdzie on jest? Tu. Plecak rakietowy. Skonstruowanie plecaka rakietowego do pracy w warunkach ziemskich nie stanowi problemu. Skrajnie różne realia życia na Marsie wymogły prace nad wieloma prototypami. Obiektem poszukiwań były też nowe sposoby wydobycia paliwa. Jak na zaistniałe warunki i ograniczenie liczby turnusów, uważam, że wykonanie nie zostało dobra robota. Sprzęt, którego plany przekaże ERA, jest bezawaryjny pod warunkiem dbania o uzupełnienie paliwa i delikatnego lądowania. To nie dron, który zatrzyma się w powietrzu i lekko wyląduje. Wymaga wyczucia. Karl Ratajkowski. Ratajowski. 2050 rok. Wynalazł. Można tak powiedzieć. Drona. Nie drona, tylko plecak odrzutowy właściwie. Dobra. Let's go w tamtą środę. No właśnie, czy ja będę mógł tu gdzieś tak... O, powiedzmy, chciałbym tutaj sobie... Właśnie na przykład... Można jakoś wyrzucić. Podziel o wyrzuć. Okej. Wyrzuć. Wyrzuć. Wyrzuć.
Będzie się walać po prostu po pokładzie, to nie? A tymczasem, a właśnie miałem jeszcze ten. A dobra, wytrzyma chyba ten pojazd. Bo miałem zobaczyć, czy mi się nie zepsuje czasem, nie? Zobaczymy później. Tymczasem czas na podróż. Brym, brym. Płytki mi się walają po podłodze. Ale faktycznie można tak transportować, bo patrzcie, nie? Mamy tutaj płytki. Cyk. A pamiętać też, żeby gdzieś po drodze zaczepić, gdzie jest woda. Ojej, to będzie jakoś ciężko jechać, bo tu w dół trzeba chyba. Może jak zajadę z tej strony, to będzie lepiej. Później pewnie tam trzeba będzie, bo też był chyba tam znak zapytania. I tam też chyba. Ej, dobra, ale to nie są jakieś duże odległości też. Dzień dobry. Uwaga. Skały. Dobra. Jak cofam, to zaczyna strasznie klatkować też tak. O. Jak zmieniam. Jezus Maria, co się teraz stało? O nie, no ta gra wymaga jeszcze optymalizacji. Tak tylko troszkę. ale tutaj rzeczy jest. Dzień dobry. Czekajcie, bo ja muszę to chyba coś się... O, wywrotkę muszę naprawić. Rychu, cichu. Naprawimy wywrotkę ze strychu. No i elegancko. Ciężki łazik też troszkę naprawimy. E voilà. Dobra. I świeci wszystko. W środku. Elektronika, tak. Poproszę, skorzystam. Tutaj mamy teraz tak. Elektronika. W środku apteczkę widzę. I tyle. Tu widzę tableta. Nasiona. To plecak? Ale tu nie mogę zabrać plecaka. Apteczka. Płytka. A, to są te pudełka, te takie jakieś rzeczy. To takie. Hełm. Nie chcę hełmu. O, można otwierać szafę w ogóle. O, to nie widziałem. Dopiero teraz odkryłem, że też szuflady można otwierać. Dobra, zobaczmy sobie tablet. Duża antena. Patrząc na to, jak bardzo anteny są przydatne na Ziemi, Mars stanie się nasz dopiero wtedy, kiedy pojawi się na nim las anten. Wkrótce będziemy w stanie zastąpić transmisje, które idą ze sporym opóźnieniem, połączeniem z Ziemią w czasie rzeczywistym, co będzie kolejnym przełomem. Okej. Okay. A tak z ciekawości chciałbym jeszcze zobaczyć, ile ja potrzebuję znaleźć tych... Na przykład mamy. Tu jest raz. Tu mamy. Dwa, trzy. Cztery. Pięć. Ale to i tak jest tutaj zablokowane. To bez sensu. Ale liczmy, dobra? To jest pięć. Sześć, siedem. Osiem. 9. Dziesięć, 11. 12. 13.
chyba nie. 15, 14, 15. Siedemnaście, 18. No nie, niektóre rzeczy nie są jeszcze do odkrycia, tak z tego co widzę. A tutaj to więc chyba tego nie będzie w tych tabletach też. No, ale tak z 15 może trzeba by było jeszcze znaleźć. Powiedzmy. Dobrze, w takim razie kolejny punkt. O. Tu jest jakiś taki znak zapytania. Tu w ogóle jest dużo znaków zapytania. I tutaj, i tutaj, i tutaj. I tutaj. Dobrze, w takim razie idziemy tutaj teraz. Jak ekwipunek. To po prostu wyrzuć. Ok. To można tutaj? Można, dobrze. Dobrze. Kurde, apteczki też będę zbierał, to też zaraz nie będę mógł pomieścić je. Cyk, jazda. 500 metrów. O. Mało zwrotny jest ten łazik. Ale daje radę. Czemu by nie? Wjeżdża pod górę. Tam też baza jest. Tu jest baza. Z tego co widziałem, teraz mamy dużo tej powierzchni, gdzie są te znaki zapytania, czyli te tablaty. Myślę, że sobie trochę je tutaj poszukamy. Cyk. Hello, my friend. Dobra. Cyk. Dzień dobry. Czy zostałem tablet? O, zostałem. No cześć. Cyk, apteczkę. Tak, tylko na szybko coś pozbieramy. Nie chcę zbierać już tych więcej materiałów, bo mi się zaraz po prostu zapcha łazik. A jakby... O, żarełko to chętnie. A jakby... No, naszym celem, tak jak mówiłem, jest... Główne... Headquarter. Adaptacja najważniejszego budynku Marsa do tutejszych warunków trwała długo. Należało uwzględnić narażenie szkieletu na dekonstrukcję oraz w związku ze specyfiką marsjańskiej pogody, w tym dużej amplitudy temperatur i wszechobecnego pyłu. Zrobiliśmy wszystko, co się dało i liczymy na to, że H-Key przetrwa próbę czasu, udowadniając, że jest najwytrwalszym budynkiem Czerwonej Planety. W świetle wykonanej pracy wypada założyć, że poprzednie bazy nie miały tego typu zabezpieczeń, przez co zostały nieodwracalnie zniszczone. Proszę bardzo. Wyżyliśmy otwora. O, tu coś jeszcze leży. A, płytka. A, weźmy. A, tam coś jeszcze leży. To jeszcze. Hops. Żarełko. Tak. Zobaczmy, czy tu znak zapytania zniknął, proszę państwa. Ale tutaj znak zapytania jeszcze jest. Dobra, zaznaczamy. Ojej, 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 ojej. Opsiu. No. No cześć. Jak tam? Od razu wsiadamy. Jedziemy dalej. Przydałoby się znaleźć już tak pomału takie miejsce, gdzie będzie też woda. Możemy się gdzieś tam... Bo to jest o tyle dobre, że nawet jak będziemy... musieli się długo załadować, to możemy na przykład postawić te panele słoneczne, wodę,
I tak naprawdę to możemy po prostu iść spać tutaj w tym łaziku. Iść spać i czekać, aż nam się po prostu załaduje cała bateria, cała woda i tyle. Dzień dobry. Czy mógłbym pobuszować w twoich pomieszczeniach? Gimme more. Nie, to... ale to jest jakieś takie... Tego chyba budynku jeszcze nie widziałem, coś mi się wydaje. Taki wygląda ładnie. W końcu jakiś nowy budynek znalazłem. Chyba. Nie, na pewno tego nie widziałem. Ej, to wygląda tak ładnie przynajmniej, nie? Dobra. Wychodzimy, Albercik. Tu są drzwi. Jak tam w ogóle właśnie stoję z baterią? Nie, a baterii dużo. Najszybciej to mi schodzi pragnienie, nie? Albercik, wyważamy drzwi. Syk. H-key. Dobra. Albercik, dawaj piłę. O. Tableciki, pełno żarcia się wala. No cześć. Daj mi się przeczytać. Przetworzona żywność. Ech. A to jakieś płytki, to weźmiemy sobie. Talaki. Ty. No chyba jeszcze widzę drugi tablet. Chociaż nie, to chyba nie jest tablet. Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, co to takiego. Nie sięgnę? Uspokój się. Ja nie sięgnę? Otrzymaj mi piłę. Dobra, czekajcie, bo tutaj... O. Wybuchowe coś. Silniczki. Kręty. Myślałem, że to tablet, a to jest tylko płyta. Apteczki. Tych też zaraz będę miał tak tyle, że się będę miał ich za dużo po prostu. Dawaj. Telefon. Otwieraj to. Dziękuję. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj byłem. Tu. Tu jest przejście, tu jest wyjście, tu jest... Dobra. Zróbmy se przejście. Po prostu. Dziękuję. Dobra. Cyk. Open the door. Kurde, to... Okej. Będziesz mi tutaj mówił, że tam nie wejdę? Ja nie wejdę? Proszę bardzo. Apteczka. Żerełko. Brakuje mi też... O, na przykład butelki... Ej, kurde. Kurde. Stefan. Weź to. Zniszcz. Tylko uważaj, żebyś nie zniszczył za dużo. Dobra. Magazyn nasionek, średnia płytka, tam są jakieś. Zobaczmy może, co jest od razu w tym tablecie, bo może potrzebnie będzie zajmował mi miejsce. Kontroler.
Napisałem aktualizację, dzięki której bez problemu możemy podłączyć się do łazika i nim sterować. Obecnie aktualizacja wymaga kilku ulepszeń, a łazik niewielki napraw mechanicznych. Dopóki zasięg sterowania jest ograniczony, sprawdzanie jak daleko sięga było złym pomysłem. To ja nie popełnię waszych błędów i sam będę jeździł łazikiem. Otwieramy drzwi. Opsiu. To jest tylko apteczka i jakiś układ talony. Tu cyk. Nam. No, możemy stąd spitalać już. Tym bardziej, że jak włączymy mapkę, to pewnie tu już nie będzie znaku zapytania. Nope. Nie ma. Tu jest strasznie dużo znaków zapytania i strasznie blisko siebie. Właściwie to byśmy mogli tak zrobić tu, tu i później zapitalać tu. To jest, to mnie zastanawia ten obszar taki. Ledzenie. O, jeszcze. Ziemniaczki płynne. Halo. Gdzie jesteś? Ja zostawiłem tego. Ej, gdzie jest ten? Tam? Nie, zgubiłem łazika. A nie, tutaj dobra, jest dobra. Wytrzymałość. Ja ci dam wytrzymałość, dobra. Ekwipunek. Wyrzuć. 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 Tu se, tak. To sobie tu. Tu. Jedziemy dalej. O nie. Tutaj wyrzuć to. O. Dobra. O. Płytka mi na szybie tam ugrzęzła. Mamo, mówi się trudno. Idzie się dalej. Teraz będzie ciemno. Brym, 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 brym. Ciekawe, czy podjadę pod tą górę. Ja nie podjadę. Proszę bardzo. Nie takie rzeczy. Też przydałoby się jakieś światełka włączyć. O. A i od razu lepiej. A bym z ciekawości włączył raz wszystkie światła i jak to wygląda, chociaż to może. O, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Z ciekawości sobie zobaczę, bo jestem koło jakiejś bazy. A tutaj jadę. I tu też jest znak zapytania. Tylko czy ja bym chciał tu jechać? Tu jest woda. Właśnie, czy przy jakiejś bazie tutaj będzie woda? O, tutaj będzie powiedzmy woda. To tu byśmy się zatrzymali na uzupełnienie płynów. Chociaż tutaj czekajcie. A nie, to jest znak zapytania, dobra. Siadaj, Stefan, za kółko. Tu jeszcze podjedziemy później, ale pierw jedź tutaj. Brym, brym. Chyba widzę przed nami jakąś górę, którą musimy ominąć. Ej, weźmy tak z ciekawości. Nie wiem, to pewnie nam zeżre dużo. Lewe oświetlenie, światła wsteczne, reflektory dół, prawe, światło ramienia. Dobra, zobaczmy teraz. Prawdziwa choinka. O, aż zobaczyłem przed sobą stację. Kurde, ładnie to wygląda. Znaczy, tego łazika faktycznie zrobili bardzo staradnie.
jakby to powiedzieć. Cyk, cyk, dobra, wyłączmy, bo energia leci, będą dzieci. Nie. Faktycznie już niedługo będę musiał te wody sobie uzupełnić, ale mam nadzieję, że to dojedziemy do tej stacji jednej. Cześć, elektroniko. Wejdźmy od tyłu, znaczy bokiem. Cyk. Nie chcę tego. Żarełko. Dobrze, że później będę szukał tych. Czy ja tutaj mam tablet za tymi drzwiami? Czy to jest to, czego właśnie szukałem? Czekaj. Ten tablet mi właśnie znikł? Czy on mi właśnie na moich oczach znikł? O nie, nie wierzę. Ja tu się staram tablety zbierać, a one mi na moich oczach znikają. A żeby ich jasny drągal potargał. Nie, no nie wierzę, ale to... Dlaczego ta gra jest tak zbugowana? Dobra, nie marudźmy. Może się naładujmy przy okazji. Teraz będę musiał znowu tego zmienić sobie pojemnik na wodę. A to będzie oznaczało, że już będę musiał za chwilę się naładować. Tyk. Jak tam bateria, jeszcze połowa. metrów, to jest niedaleko w sumie tutaj do kolejnej bazy, bo my ją nawet widzieliśmy tam, jak wyjeżdżaliśmy z kanionu, nie? Z tamtej strony. Tam gdzieś była jedna baza, gdzie znaczy dwie w sumie bazy, gdzie pośrodku było na wodę, to bym tam się zadomowił. Znaczy, czekaj, hamuj, bo później będziesz cofał. Cyk. Open the door. Dzień dobry. Daj. A to tutaj tak leży sobie, tak fotowoltaika sama. Cyk. Cyk. A. Super. Zawsze marzyłem. U góry chyba jest tablet, widzę. Dobrze, że nie w przejściu, bo może wtedy zniknąć. Jak leży w przejściu, to jest szansa, że zniknie. Muszę tych układów scalonych. Myślałem, że on będzie tam. To 57%. Co mi straszysz? A że powietrze 57%. O, jest tablet. Przeczytajmy go. Kilo Power, jednostka badawcza 01. Zawiadomienie o zakończeniu robót konstrukcyjnych i oddaniu do użytkowania reaktora jądrowego. Ogłaszam o to oddanie do użytkowania reaktora jądrowego w bazie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez ERA. Na tablety personalne otrzymaliście zaktualizowane informacje dotyczące z nowych źródeł energii. Każdy ma obowiązek zapoznać się z nimi, szczególnie z zasadami BHP. Na dniach otrzymacie informację, kiedy odbędzie się test sprawdzający. Każdy, kto otrzyma wynik mniejszy niż 10%, ma obowiązek się zgłosić do przełożonego. 47. Kurde, to energia jądrowa, to brzmi, jakbyśmy mogli już uran wykorzystywać. Pytanie, czy to jest energia... O, czekajcie, nie. Drukowanie baterii. Bo to? Nie. Kilo Power. W sumie to nie wiem.
do czego to ten kilopower i gdzie on powinien być. To jest drukowanie baterii. A, tu. A, tylko że to jest, no... No właśnie, o to mi chodziło, że odblokowuje mi tutaj rzeczy, które, no... Tak nie będziemy mogli stworzyć. No dobrze, ale no przynajmniej będziemy mieli odblokowane, nie? Jakby nie patrzeć. Czy tu jeszcze jakieś rzeczy są? Tu jest ten jest taki znak zapytania, zastanawia. Co to znaczy, że taki jest znak zapytania i taki obszar? Tego nie wiem. Ale się może kiedyś dowiem. A tymczasem, borem lasem. Ledzenie. Tu. 1200 metrów, okej. Okay. Cyk, cyk. Nie ma. Łózek. Ja tu zgasimy. Albo zapalimy, albo nie. Albo zgasimy. Koryta, mi się nie podoba ta płyta tutaj. O, rzuć ją tu. Może być na łóżku. Byle nie była tutaj na tym, na szybie. Dobrze tam. Nie, to jest dobrze. Tu, cyk. I jazda. ...1300 metrów. Dobra, moimi państwo, ale ja sobie tam dojadę. Już? O kurde, zaraz tutaj gdzieś... Jak się nie rozbije, gdzieś po drodze. Ja sobie tam dojadę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku ze zwiedzania Snickersa. Nara. Brym, brym, brym.